Północna TV wita z Gdyni, z Chwarzmiejskiej 170D, czyli siedziba firmy Autofit. Podobno fortuna kołem się toczy, ale od 150 lat koło toczy się w samochodach. Dzisiaj porozmawiamy o kołach, felgach, oznaczeniach na oponach, o tym, kiedy należy zmienić opony, jak czytać oznaczenia, co należy robić, żeby prawidłowo koła w naszym samochodzie funkcjonowały. Zapraszamy na trzeci odcinek Ekspertów Autofit. Opony są wynikiem innowacyjnego połączenia chemii, fizyki oraz inżynierii. Pamiętajmy również, iż to jedyna część w naszym samochodzie, która bezpośrednio styka się z jezdnią, odpowiadając za bezpieczeństwo nasze oraz innych użytkowników dróg. Proste, sprawdzone czynności pozwolą na prawidłową eksploatację. Od czego zacząć? Eksperci Autofit twierdzą, że dla własnego bezpieczeństwa warto pamiętać o kilku rzeczach. Jak rozszyfrować oznaczenie na oponach? Na oponie znajdziemy takie oznaczenia najważniejsze jak rozmiar, data, nośność i indeks prędkości. Pierwsze to jest szerokość opony, później mamy wysokość opony i rozmiar opony. Indeks prędkości to jest limit prędkości dopuszczalnej opony. Co nakazują przepisy w kwestii ogumienia? W Polsce nie ma jeszcze przepisów ustalonych datą, jest tylko po prostu w zależności od temperatury. Zimową tam się zakłada od 7 do 12, a nocą musi przekraczać poniżej tam zera, wtedy można zmieniać śmiało. Dopuszczalny limit opony to jest 3-4 mm, już trzeba wymienić po prostu na nową oponkę. Czy uszkodzona mechanicznie felga dyskwalifikuje ją z użytku? Absolutnie nie dyskwalifikuje, zależy jak mocno jest uszkodzona, można pospawać i jeszcze jest zdatna do użycia. Co dyskwalifikuje oponę na przeglądzie okresowym? To jest po prostu na boku opony guz, rozcięcia jakieś tam i jeszcze jak nie ma zbieżności samochód, to po prostu jest bok opony zdarty, nie? Czy zestaw naprawczy jest lepszy od koła zapasowego? Te zestawy naprawcze to tylko przy małych dziurkach się stosuje, tam jak jakiś gwóźdź albo tam wkręt i to wszystko, bo rozcięcia większe to nie da rady tym załatać niestety, to już trzeba łatkę. To najlepszy sposób na łatanie. A jak to jest z tym prawidłowym ciśnieniem w oponach? To w zależności od samochodu, każdy samochód ma inne ciśnienie, to jest na wlewie paliwa albo na belce z przodu, przy słupku czy drzwiach. Czym różni się zimówka od opony letniej? Letnie to są bardziej twardsze. Zimowa opona ma więcej domieszki krzemu, więcej ma lanelek po prostu i inne odprowadzanie jest tam wody. Podczas niskich temperatur się po prostu nie odkształca, zachowuje swoją wartość. Pamiętajmy, ciśnienie w kołach sprawdzajmy raz w miesiącu. Miesięcznie spada ono z reguły do 0,2 bara. Z kolei napompowanie kół azotem powoduje, że prawidłowe ciśnienie w kole utrzymuje się dłużej. Pamiętajmy o nakrętce na wentyl. Chroni ona przed uszkodzeniem i zapewnia szczelność. Prawidłowe ciśnienie opon znajdziemy w samochodowej instrukcji obsługi bądź tabliczkach umiejscowionych w samochodzie. Koło zapasowe należy napompować do wyższego ciśnienia niż koła w aucie. Wystarczy 2,5 bara. W razie przebicia opony trzeba ją fachowo naprawić. Spray czy zestaw naprawczy może być tylko środkiem doraźnym. Zła geometria zawieszenia i stan amortyzatorów może powodować nierówne zużycie opon. Kontrolujmy je. Dziś dużo dowiedzieliśmy się o ogumieniu w samochodzie. Zapraszamy na www.północna.tv. Polecamy również zobaczyć Eksperci Autofit, odcinek pierwszy Stacja Kontroli Pojazdów oraz Auto w Leasingu. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.